Dawno, dawno temu królewna Śnieżka i książę Antoine żyli szczęśliwie w swoim zamku. Pewnego dnia mędrek przybył do królewny Śnieżki. Książę, królewno Śnieżko, muszę wam coś powiedzieć. Oczywiście, mój przyjacielu. Co się stało? Wszyscy wróciliśmy z kopalni do zamku i poszliśmy do naszych pokoi, aby odpocząć. Ale nagle usłyszeliśmy dziwny głos. Pomocy! Więc wszyscy poszliśmy to sprawdzić. Szliśmy długim, wąskim korytarzem po schodach i zobaczyliśmy... Co zobaczyliście, mędrku? Lochy! A w lochu był... myśliwy! Naprawdę? To może być myśliwy, który uratował mi życie. Zła Hella musiała go wtrącić do lochu, ponieważ ją oszukał. Królewna Śnieżka i książę Antoine pobiegli do lochu, o którym mówił mędrek. Wypuścili myśliwego z lochu. Dziękuję za uratowanie mojego życia, królewno Śnieżko. Byłem uwięziony w tym lochu chyba wieki. Tymczasem za królestwem, w ciemnych zakamarkach lasu, stał kamienny posąg. Zła królowa Hela wciąż była uwięziona w środku. Dunkow był w pobliżu w namiocie, który zrobił z czterech mocnych kijów i starych szmatek. W namiocie przeszukiwał księgę magii, szukając zaklęcia, aby uwolnić Helę z kamienia. Zaklęcie niewidzialności, zaklęcie mgły, zaklęcie odmładzania. Odmładzania? To może się przydać. Okej. Wszystkie... Aha! Tu jest! Mam to! Dunkow wyszedł z namiotu, wziął gałąź z drzewa i zaczął nią potrząsać jak magiczną różdżką. Teraz cię uratuję, moja królowo! Abradabra makabra! Z kamienia do człowieka, z człowieka do królowej. Tada! Kamienna statua zaczęła trzeszczeć. Działo się coś magicznego. Ale potem Hela zamieniła się w ogromnego ślimaka. Czołgała się w kierunku Dunkowa ze swoimi lepkimi czułkami. Dunkow zdał sobie sprawę, że popełnił okropny błąd i pobiegł do namiotu, by poszukać lepszego zaklęcia. Ślimor, co z tym zrobić? W końcu znalazł inne zaklęcie i zaczął machać gałęzią na ślimaka. I to... Tym razem Hela zamieniła się w wielką żabę. Dunkow, przerażony żabą, znów uciekł do namiotu. Nie idź tu po mnie. Zaczął mówić do siebie z różdżką w dłoni. Te krasnoludki sprawiły nam tyle problemów. Żadne z tych zaklęć nie działa. Nie hokus pokus, nie abra makabra. Kamienne braki robaki, te małe krasnoludki w lesie, małe kamienie. Słowa, które Dunkow mruczał, były w rzeczywistości słowami innego zaklęcia. I w tym momencie krasnoludki w ogrodzie zamkowym zamieniły się w kamienie. Królewna Śnieżka, książę Antoine i myśliwy byli bardzo zaskoczeni. O nie! Moje krasnoludki! Co się stało? Jak to się stało? Proszę, powiedzcie coś! Oj, wyglądają jakby byli zaczarowani. Śnieżka pobiegła do pokoju, w którym Hela miała swoje magiczne lustro i zapytała lustro. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, co się stało krasnoludkom? Twoje krasnoludy, moja księżniczko, zostały zaczarowane przez Dunkowa, gdy próbował uwolnić Helę z jej kamiennej klątwy. Jak możemy sprawić, by to zaklęcie zniknęło i uwolnić moich przyjaciół? Tak, królewna Śnieżko. Aby cofnąć klątwę, musisz odnaleźć stronę ukrytą w lesie, wyrwaną z księgi. Królewna Śnieżka spotkała się z myśliwym w sali tronowej. Opowiedziała mu o magicznej stronie księgi i zapytała, czy mógłby uratować krasnoludki. Chętnie pomogę tobie i krasnoludko, moja księżniczko. To zaszczyt je ratować.
Myśliwy przygotował się i ruszył w drogę. Jego misją było odnalezienie brakującej strony z zaklęciem, które mogłoby uratować krasnoludki. W międzyczasie Dunkow zauważył, że w księdze zaklęć brakuje strony. Może zaklęcie, którego potrzebuję, jest na tej brakującej stronie? Ominąć żabę. Naprawdę nie miał pojęcia, gdzie szukać. Pod kamieniem? Nie. W tej dziurze? Ale magicznej strony tam nie było. Niedaleko magiczna strona wisiała na gałęzi kolorowego drzewa życzeń. Dunkow i Myśliwy przybyli do tego samego miejsca, aby ją znaleźć. Oboje się dostrzegli. Dunkow był trochę przestraszony, ale potem zauważyli zaklęcie wiszące na drzewie życzeń. Oboje byli w tej samej odległości od drzewa. Aby się tam dostać, musieli się ścigać. Dunkow biegł tak szybko, jak jego krótkie nóżki na to pozwalały, ale Myśliwy miał lepszy pomysł. Wyciągnął łuk i wystrzelił strzałę. Ale szybkość! Spójrz na nią, jak leci! Dunkow był tak szybki, że strzała prawie go nie dogoniła, ale rozproszyła go na tyle, że nie widział kamienia na drodze. Strzała przeszła obok i zabrała stronę z drzewa. Zaklęcie odmładzania by się przydało. Dunkow znów zawiódł, a Myśliwy szybko wziął magiczną kartkę i wrócił do zamku. Śnieżka wzięła zaklęcie od Myśliwego i poszła do krasnoludków. Teraz z kamienia, ale niewysokie, patrzące gnomy ogrodowe, jeden i wszystkie. Mówię to zaklęcie, aby przerwać klątwę. Niech naprawi się to, co stało się złe. Kamienne krasnoludki powoli zaczęły pękać, a potem jeden po drugim kamienne zaklęcie opuszczało każdego z nich. Najpierw Mędrek, potem Gabcio, Nieśmiałek, Burek, Wesołek, a Psik i Śpioszek. Znowu jesteśmy wolni! Dziękujemy, nasza królowo! Tak, dziękujemy, drogi łowco! Tak, spałem jak kamień, bo zamienili nas w skały. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków było bardzo szczęśliwych po złamaniu złego uroku. I znowu królestwo było pełne harmonii. Potem w odległej krainie był duży zamek, w którym mieszkała królewna Śnieżka, książę Antoine i siedmiu krasnoludków. Pewnego dnia książę Antoine i królewna Śnieżka wybrali się na przejażdżkę konną, a krasnoludki postanowiły pójść na spacer. Lecz na leśnej ścieżce ktoś podglądał zza drzewa. To była krasnoludka, która miała białe włosy i piegi. Przestraszyła się królewskich strażników i wysokich koni, więc się ukryła. Kilka dni później w jaskini Heli Dunkow wciąż próbował zmienić królową Helę w człowieka. Moja droga królowo, mam idealny pomysł, żeby cię zmienić. Raz przeczytałem bajkę. Jeśli młody książę cię pocałuje... Dunkow otworzył zaklęcie młodości z Księgi Czarów. Wypowiedział magiczne słowa. Zaklęcie, zaklęcie, starości mam już dość, daj mi młodość! Zamienił się w bardzo przystojnego księcia. Hela była zdziwiona. Dunkow delikatnie pocałował żabę. I tak zaklęcie przestało działać. Dobra robota! Kto by pomyślał, że ty wymyślisz coś tak błyskotliwego? Wróć do swojego brzydkiego ciała, Dunkow. Co? Ale królowo, mógłbym już tak zostać.
ale machnięciem ręki zmieniła Dunkowa z powrotem w staruszka. Lecz wtedy Hella zauważyła ślady butów na podłodze w jaskini. Dunkow! Ciii. Nie ruszaj się! Jest tu ktoś jeszcze! Hella podążała śladem aż do półki z książkami w jaskini. Za książkami stał krasnoludek z piegami i białymi kręconymi włosami. Ty! Kim jesteś? I co tu robisz? Odpowiadaj, ale już! Śliczna piegowata krasnoludka wyszła ze swojej kryjówki. Ja przepraszam. Było mi zimno i potrzebowałam miejsca do spania. Szukam domku siedmiu krasnoludków, ale zgubiłam drogę. Mam na imię Piegowata. Piegowata? Siedmiu krasnoludków mieszka teraz w zamku Królewny Śnieżki, a nie w lesie. W zamku? Poznałam krasnoludki. Są teraz bardzo samolubni i nie obchodziło ich, że włóczysz się po niebezpiecznym lesie. Spójrz na moją kryształową kulę. Hella pokazała Piegowatej, jak się mają krasnoludki w zamku, a Piegowata poczuła się samotna i zapomniana. Pozwól, że powiem ci tajemnicę. Musisz tylko zrobić coś miłego dla Śnieżki, a potem wszyscy będą twoimi przyjaciółmi. Weź ten grzebień i poczesz nim jej włosy, a będziesz dokładnie tak samo lubiana i fajna jak ona. Potem zaproszę cię, żebyś zamieszkała z nimi w tym zamku. Ale Hella nie powiedziała jej, że zamierza zatruć grzebień. Rzuci na nią zaklęcie, gdy tylko dotknie włosów Śnieżki. Sprawi, że piękna księżniczka stanie się brzydka i stara. Piegowata zabrała grzebień i włożyła go do torby, a zła królowa wysłała ją do zamku. Podczas podróży przez las kolorowy ptak przeleciał nad nią. Jedno z jego piór spadło prosto w dłoń Piegowatej, więc włożyła je we włosy. To musiało być magiczne pióro, ponieważ nagle zmieniło białe włosy Piegowatej w złoty blond. Bardzo jej się to spodobało. Na tej samej drodze siedmiu krasnoludków wracało z kopalni, kierując się do zamku. Nagle krasnoludki zauważyły Piegowatą ze złotymi włosami. Ojej, myślę, że ktoś tam jest. Ktoś taki jak my. O, ale piękniejszy. Krasnoludki podbiegły do Piegowatej, aby się przywitać. Nieśmiałek od razu się zarumienił, kiedy uścisnął dłoń Piegowatej. Cześć. Cóż, chciałabyś pójść do zamku z nami? Oczywiście, że tak! Hella obserwowała wszystko przez jej kryształową kulę i była zachwycona, widząc, że wszystko idzie tak, jak planowała. Krasnoludki w końcu dotarły do zamku. Pierwszy raz w życiu Piegowata zobaczyła ogromny zamek i tak piękny ogród. Królewna Śnieżka wyszła na powitanie krasnoludków. Ojej, witaj! Tu jest ktoś nowy. Jestem Śnieżka. Musisz być nowym przyjacielem siedmiu krasnoludków. Tak, moja królowo. Nazywam się Piegowata. Dziękuję za przyjęcie. Piegowata powiedziała Śnieżce, że już nie chciała mieszkać sama i chciałaby z nimi zamieszkać w zamku. Przygotuję dla ciebie pokój, Piegowata. Jesteś taka miła. I masz naprawdę ładne włosy. Są piękne, tak miękkie i jedwabiste. Pozwól mi przeczesać włosy grzebieniem, który ci przyniosłam. Piegowata zaczęła czesać włosy Śnieżki grzebieniem, nieświadoma tego, że Hella zatruła go zaklęciem. Gdy tylko dotknęła włosów Śnieżki, jej włosy nagle zrobiły się białe. Co się stało? Śnieżko, nie!
Twarz królewny Śnieżki stała się stara i pomarszczona. Co się dzieje? Śnieżko! Udało się! Śnieżka pochyliła się nad fontanną i spojrzała na swoje odbicie w wodzie. O nie! O nie! Co mi się stało? Krasnoludek od razu zabrał grzebień z ręki piegowatej i wrzucił go do wody. Dlaczego to zrobiłaś, piegowata? Nie wiedziałam, że grzebień jest trujący. Kobieta imieniem Hella dała mi go, żeby czesać włosy Śnieżki. Bardzo przepraszam. Hella! Zaczekaj! Wiem, królewną! Mogę cię zmienić z powrotem tym piórkiem! Jak ją zmienić z powrotem? Piegowata wyjęła kolorowe piórko z włosów i włożyła je we włosy Śnieżki. I wtedy piękno Śnieżki powoli powróciło. Dziękuję, piegowata. Nie bierz niczego od ludzi, których nie znasz, piegowata. Zadziałało! Dobrze robota, piegowata. Od tej chwili piegowata była szczęśliwa i zamieszkała ze swoimi przyjaciółmi w zamku. Znów przeżyła. Dlaczego nie mogę wygrać chociaż raz? Nienawidzę jej. Pewnego razu w odległej krainie królewna Śnieżka, książę Antoine i 7 krasnoludków żyli razem w wielkim zamku. Pewnego dnia piękna królewna Śnieżka udała się do zamkowego ogrodu. Krasnoludki zwykle zajmowały się ogrodem, ale tego ranka nigdzie ich nie było. Śnieżka zastanawiała się, gdzie się podzieli. Mędrku! Gabcio! Nieśmiałku! Gdzie jesteście? Nie było ich w ogrodzie, więc Śnieżka sprawdziła, czy są w swojej komnacie. Powoli otwarła drzwi, ale nikogo tam nie było. Zaczęła się martwić. Gdzie oni poszli i dlaczego nic mi nie powiedzieli? Nie wiedzieli, że będę się martwić? Śnieżka wróciła do zamku. Szukała krasnoludków wszędzie, ale nigdzie ich nie było. Dzień wcześniej krasnoludki poszły odwiedzić swój stary, malutki domek. Nie powiedzieli o tym Śnieżce, ponieważ chcieli jej zrobić niespodziankę i przynieść piękny kwiat. Posprzątali w swoim ogrodzie i znaleźli piękny pomarańczowy kwiat. Następnie wyruszyli z powrotem do zamku. Na końcu drogi doszli do swojej łodzi na rzece. Wszyscy do niej wskoczyli i z łatwością przepłynęli na drugą stronę rzeki. Ale jak tylko zeszli z łodzi, jak myślisz, kogo zobaczyli? To był Dunkow, stary pomocnik niegodziwej królowej Heli. Oto on, stojący z butelką wody w ręku. O nie, to Dunkow! Witajcie, małe, słodkie, śmieszne krasnoludki. Coś nam z drogi, Dunkow. Tak, jest nas 7, a ty 1. Nie pokonasz nas. Dobrze, dobrze, uspokój się. Nie zamierzam was skrzywdzić. Chciałem zaoferować trochę wody. Wyglądacie na spragnionych. Nie trzeba, nie pijemy wody. Gburku, mogłeś poczekać chwilę. Zobacz. Nieśmiałek i śpioszek wyglądają na spragnionych. Ale on... Dziękuję, Dunkow. Przyda nam się trochę wody. Dunkow podał butelkę mędrkowi, a krasnoludki piły wodę jeden po drugim. Dunkow zaczął się śmiać. Śmiał się tak mocno, że aż się przewrócił. A gdyby się mocniej śmiał, mógłby zemdleć. Co cię tak bawi, Dunkow? Dlaczego się tak śmiejesz? Tak, plan mojej wielkiej królowej Heli działa. Krasnoludki nie zdawały sobie sprawy, że w wodzie jest coś magicznego. I nagle zasnęli. Dunkow podszedł bliżej i posypał ich magicznym pyłem. Potem wszyscy wstali i zaczęli iść we śnie. Nawet głośne chrapanie śpioszka nie mogło ich obudzić. Tak jest, chodźcie tędy. Chodźcie, leniwe, senne i pulchne krasnoludki.
Podczas gdy krasnoludki posłusznie podążały za Dunkowem, królewna Śnieżka zauważyła ich ślady w ogrodzie. Ślady 7 krasnoludków. Jeśli nimi podążę, to może uda mi się ich znaleźć. Tak więc Śnieżka wyruszyła w drogę. Tymczasem zła Hela podstępnie obserwowała księżniczkę przez szklaną kulę. Znów padłaś w moją pułapkę, królewno Śnieżko. Nigdy nie przestanę próbować zniszczyć twojego piękna. Teraz wpadnij w moją pułapkę, aby uratować przyjaciół, których tak bardzo kochasz. 7 krasnoludków weszło do jaskini Heli jeden po drugim i usiedli w kącie. Na zewnątrz, na drodze, Śnieżka szła śladami na leśnej ścieżce i zauważyła, że droga zaprowadziła ją do jaskini Heli. Mogłam się domyślić. Hela znów knuje coś złego. Co zrobiła z moimi małymi przyjaciółmi? Muszę się dowiedzieć i ją powstrzymać. Gdy królewna Śnieżka zbliżyła się do jaskini Heli, nagle pojawiła się za nią wróżka. Wow, wróżka! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wróżka nie mogła rozmawiać z królewną Śnieżką, ale dała jej magiczny flet. Ale nawet nie wiem, jak się gra na flecie. Księżniczka najpierw nie zrozumiała, dlaczego dostała flet. Wróżka wykonała magiczny krąg wokół królewny Śnieżki, aby chronić ją przed złymi zaklęciami Heli. A potem zniknęła w lesie. Królewna Śnieżka zabrała ze sobą flet i poszła dalej. I po chwili dotarła do jaskini Heli. Hela! Czekałam na ciebie, Śnieżko! Najwyraźniej dalej wymyślasz swoje złe plany. Wiem, że porwałaś moje małe krasnoludki. Gdzie one teraz są? Porwać? Ja? Przybyli tu sami. A teraz służą mnie. Uklęknijcie! Krasnoludki podeszły do Heli jeden po drugim i uklękły przed nią. Ale ich oczy były nadal zamknięte i spali bardzo mocno. Moje krasnoludki, co się wam stało? Otwórzcie oczy! Nie słyszą cię. Będą słuchać tylko moich rozkazów. Krasnoludki, otoczyć Śnieżkę. Zabierzmy jej piękno. 7 krasnoludków szło w kierunku królewny Śnieżki, lunatykując. Księżniczka była zmieszana i przestraszona. Potem przypomniała sobie flet, który dała jej wróżka i zaczęła grać. I na dźwięk magicznego fletu krasnoludki obudziły się z głębokiego snu. Moja księżniczko, co się dzieje? Gdzie jesteśmy? Patrzcie, patrzcie! Czyż ona nie jest nikczemną królową Helą? Trzymaj się od nas z daleka! Królewna Śnieżka grała na flecie. Hela i Dunkow nie mogli znieść tego dźwięku i pobiegli na tyły jaskini. Królewna Śnieżka nie rozumiała, dlaczego uciekli, ale była bardzo szczęśliwa, że flet zadziałał. Myślę, że to ich zatrzyma na chwilę. Chodźmy stąd! Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków opuścili jaskinię i poszli ścieżką do zamku. 7 krasnoludków było bardzo zadowolonych, że znów są w zamku. Moja księżniczko, opuściliśmy zamek, żebyśmy mogli przynieść ci mały prezent. Ten wyjątkowy kwiat rośnie tylko w ogrodzie naszego domu i chcieliśmy go przynieść. Taki piękny kwiat! Dziękuję, ale narażacie na to swoje życie. Następnym razem nie wychodźcie z zamku bez uprzedzenia, dobrze? Ponieważ Hela jest na wolności, musimy pilnować się wzajemnie. Tymczasem Hela i Dunkow w końcu przestali słyszeć magiczny flet. Skąd miałam wiedzieć, że flet jest tak potężny? Dźwięk fletu był zły, wasza wysokość, ale piosenka, którą grała, była piękna. Zamknij się, Dunkow! Flet, który wróżka dała królewnie Śnieżce, był właściwie fletem wykonanym z pieśni przyjaźni i dobroci. I może pokonać zaklęcie zła, ponieważ królewna Śnieżka i 7 krasnoludków od dawna są dobrymi przyjaciółmi. A ci, którzy są złymi przyjaciółmi,
nienawidzą słuchać dźwięku fletu, ponieważ nigdy nie zrozumieli, co oznacza miłość i przyjaźń.